Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. W dzisiejszej dobrej nowinie Jezus wskazuje nam sposób, jak ze sługi stać się przyjacielem Boga. To oczywiście jest proces. Przyjacielem nie stajemy się przy pierwszym spotkaniu. Jak powiedział mały książę, aby zostać przyjacielem, najpierw trzeba się ze sobą oswoić. Być każdego dnia coraz bliżej. Tak jest również z naszą relacją z Bogiem. Potrzeba czasu, spotkania, dialogu, wzajemnego poznania. W przyjaźni ważna jest również otwartość i fascynacja drugą osobą. Skoro Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi, to znaczy, że nas zna i że nam oznajmił wszystko, co przekazał mu jego Ojciec. Liturgia Wschodnia często posługuje się tym pięknym tytułem, nazywając Boga przyjacielem człowieka, filantropem, miłośnikiem ludzi. Warto spojrzeć na Boga jak na pasjonata ludzkości, kogoś, kto cały swój czas poświęca człowiekowi, dla którego człowiek jest swoistym hobby. Taki jest nasz Bóg. Nie przestaje się nami interesować, troszczy się o nas i pragnie, abyśmy stawali się do Niego coraz bardziej podobni. Bóg poświęcił się całkowicie człowiekowi, oddał nam wszystko, co posiada, swoje życie, miłość i szczęście w swoim królestwie. On ogołocił samego siebie, stając się niewolnikiem ludzi i oddając za nas własne życie. On nadto pragnie, abyśmy odziedziczyli Jego królestwo i zasiedli na Jego tronie chwały. Czy to nie wspaniałe mieć takiego przyjaciela, który kochając ponad naszą miarę, ubogaca nas wszystkim, co sam posiada? Dziękujmy Bogu za Jego ogromną miłość i za przyjaźń, której nie zrywa nawet wtedy, gdy my Go zdradzamy z Jego nieprzyjaciółmi, złymi duchami. Uczmy się tej miłości, aby już teraz objawiło się Królestwo Boże w nas i pośród nas.